Za nami trzeci trening i nikt, absolutnie nikt nie może powiedzieć tak naprawdę, co się wydarzy w tych kwalifikacjach. Dzisiejsza poranna sesja pokazała, że ten tor w Baku potrafi być trudny, potrafi być nieprzewidywalny. Problemy nawet doświadczonych kierowców, mimo tych kilometrów przejechanych już przecież na tym torze, najlepiej w tych trudnych warunkach poradził sobie Pierre Gasly i on staje się takim małym faworytem do walki o to pierwsze pole startowe, ale łatwo nie będzie. Perez 0,3 sekundy, ale na pewno tego tempa w Red Bullu jest więcej. Perez z duetu Red Bulla zdaje się być tym kierowcą, który może mieć więcej pewności, kiedy przyjdzie do tego jednego najszybszego kółka. Max Verstappen przez ten błąd wyłączył się z możliwości budowania tej pewności za kółkiem i to może mieć wpływ w kwalifikacjach. 1,2-0,3 sekundy to może zrobić ogromną różnicę. Mercedes nadal daleko z tyłu, mimo całej nocy przepracowanej, mimo zmian w samochodach, inne tylne skrzydła, tempa nadal nie ma. Lewis co prawda trzeci, ale pomógł cień aerodynamiczny za innym samochodem. Sam Mercedes przyznał, że to 0,6 sekundy i to jest właśnie element, którego możemy oczekiwać w tych kwalifikacjach. To może być zabawa, kto lepiej ustawi te dwa samochody na torze, kto da lepszy cień, wyprodukuje ten cień aerodynamiczny i zdobędzie najszybsze pole startowe. Moje przewidywania są takie, że jeżeli uda się Tsunodzie awansować do Q3, to Alfa Tauri nie będzie miała problemu z tym, żeby wystawić go przed Pierrem Gasly i spróbować zrobić niespodziankę. Podobnie może być w Red Bullu, podobnie może być też w Mercedesie. Ferrari nie jest bez szansy. Dobrze na tym torze czuje się Fernando Alonso. Te kwalifikacje mogą być najciekawsze z całego sezonu, dlatego warto za kilkadziesiąt minut usiąść przed odbiornikiem i cieszyć się tym, co tor w Baku dla nas przygotuje.